po konferencji, jednej z, tam miałem trzy wystąpienia, podszedł właśnie mężczyzna, który się przedstawił jako dyrektor wydawnictwa SP i zaskoczył mnie totalnie, mówiąc, że no, poruszyło mi to księdza słowo, chcielibyśmy wydać księdza książkę. I zamurowało mnie totalnie, mówię, że no, bardzo mi miło, ale ja nie piszę książek. To nic, ale my i tak chcemy księdza wydać. Więc ten kamyczek, który uruchomił lawinę co do książki, właśnie zdarzył się w Szczecinie, a pan dyrektor, bardzo rzetelny człowiek, od słowa do słowa zaczął się pytać o twórczość, jakieś takie ślady moje. No to powiedziałem o tym kanale na YouTubie, no to już tam był dorobek. Teraz zaczął się, teraz 3 lata były cykle, rok był przerwy, teraz się zaczął cykl, jakby teraz się zaczął 4. rok de facto, więc w maju no to był dorobek 3 lat. Dałem mu na miarę, za 3 tygodnie oddzwonił, mówił, że przesłuchał tak po wybranych odcinkach poszczególnych tych, wybrali 2 cykle jako pierwszy rzut. Mówi, do mnie należy decyzja, który pierwszy. I właśnie Długa szata z rękawami i drugi, który na YouTubie nosi tytuł Rema, czyli słowo. On w książce będzie, wydawniczy będzie on inny tytuł. To już jest sugestia wydawnictwa, żeby jednak to ubrać bardziej chwytliwie. No i ponieważ nie ukrywam, że z tych 3 lat dorobku jest kilka cykli, do których mam duży sentyment. Do cyklu Błyskotki i Kochankowie o Ozeaszu. Duży sentyment mam. Do Spotka i Wano, bo to pierwsze dziecko. Ale właśnie Długa szata z rękawami, chyba może też przez to, że bardzo się sam odnajdywałem w tej historii, kiedy 2 lata temu ją mówiłem. Więc kiedy padło do wyboru, że co pierwsze wydajemy, Rema, czyli słowo, czy Długą szatę, to tu była odpowiedź jasna, Długą szatę. No i praktycznie od czerwca we wrześniu dostałem materiał do autoryzacji i ostatniej korekty, więc była ostatnia redakcja i poszło. Co księdza najbardziej zaskoczyło w redakcji książki? Na ile jest to swoboda autora, na ile jest ingerencja wydawcy i czy to było łatwe? Bałem się właśnie takiej ingerencji wydawcy, zresztą nie, że właśnie była kwestia podpisania umowy na takie, a inne warunki pracy, że to słowo mówione zostanie spisane i przez nich będzie dokonana redakcja, a ja potem dokonuję autoryzacji ewentualnie swoich poprawek. I przyznam się wam wszystkim, że jedno z większych zaskoczeń było takie, że ja wiem, że tam redakcja jest, nie śledziłem, nie słuchałem potem odcinka i nie patrzyłem, gdzie to przycięli. Znam swój sposób mówienia. Wiem, że często w trakcie mówienia, kiedy przychodzą mi różne myśli, różne dygresje, to nagle urywam zdanie w połowie, wrzucę dygresję, potem do tego zdania nie wrócę, albo coś powtórzę kilka razy, więc na pewno to stylistycznie trzeba było wyczyścić, żeby to słowo się czytało tak w sposób płynny. Bo słuchacze na żywo wybaczą takie skoki myślowe. W książce to musi tak spłynąć. Kiedy dokonywałem tej ostatniej redakcji, autoryzacji, nie czułem ingerencji. To było dla mnie największe zaskoczenie. Nie czułem ingerencji, chociaż wiem, że jest poprawiona, w sensie taka, że jest wygładzona, żeby to nie było stylistycznych błędów. Jestem im bardzo wdzięczny. Nie wiem, kto to robił, ale zrobił to tak sprytnie, że ja mam wrażenie, jakbym to pisał sam bez nikogo, a wiem, że tam no, potrzebna była pomoc i polonisty właśnie i potem tych korektorów, którzy tam w tym pracowali. Słuchacze, znaczy słuchacze, przepraszam, cały czas właśnie, to jest to, ja mam w głowie, że to nie jest druk, że ten cykl się dzieje na żywo. Słuchacze, a teraz czytelnicy musieliby powiedzieć, czy czują ingerencję. Ci, którzy słuchali na żywo i ci, którzy czytali już książkę w przedsprzedaży, więc mogli powiedzieć, czy jest duża różnica. Ja jestem zaskoczony, że ja tego nie czuję. Jakby celowo dzisiaj nie odnoszę się do samego tekstu, drodzy Państwo, bo myślę, że właśnie po to tu jesteśmy, żeby ten tekst przeżyć samemu w domu, ale mam takie pytanie, ponieważ po każdym z rozdziałów jest zadanie dla odważnych. Dlaczego odważnych? W sytuacji tej książki to właśnie ten dodatek jest ważny. Słuchacze cyklów, co gdzie będę do tego wracał, to jest znowu, trzeba wrócić do parafii Narodzenia Pańskiego w Timonium. Taki jest zamiar odcinków w serialu, żeby to słowo nie zostało bezowocne. One się winny kończyć jakąś inspiracją, jakimś zadaniem, więc praktycznie każdy odcinek kończy się zadaniami, takimiś praktycznymi, czasami modlitewnym, ale czasami takim właśnie, że coś tam przemyśl, coś tam zrób, odpowiedz na to słowo. Historia Józefa Egipskiego, ci, którzy znają Biblię albo znają już tą historię, wiedzą, jak jest emocjonalna.
nie tylko jakby w finale, gdzie dochodzi właśnie do takiej no, kulminacji bardzo, bardzo wielkiej i spotkania, które kończy się przebaczeniem, ale wszystko po drodze. Ja byłem sam zaskoczony bardzo mocno, pracując z tym tekstem, że każdy odcinek życia Józefa, to były jakieś emocje z tym związane, że są to emocje nas wszystkich. Także starałem się tej historii opowiadać, żeby pokazać, że to nie jest historia sprzed kilku tysięcy lat, ale to są emocje, których my dzisiaj doświadczamy. Począwszy od takiej no prostej sytuacji, kiedy nagle nic złego nie zrobiłem, a ktoś mi zazdrości i z tego tytułu na mnie się mści. To od tego się ta historia dziś zaczyna. Kiedy nagle obrywam, chociaż nie zasłużyłem. Kiedy nagle dzieje się coś, co nie powinno się wydarzyć, jest dla mnie bolesne. Kiedy... No, dla tych, którzy nie czytali, nie spoileruję, więc mówię tutaj historię, ale... Po tych dwóch latach dzisiaj do mnie bardzo jakoś tak wraca i przeżywam historię zapomnienia. Jedno zdanie w Księdze Rodzaju, że Józef został zapomniany w więzieniu na 2 lata. I to jest, ja teraz we mnie to słowo pracuje, nie? Że co to w ogóle znaczy, mając jakieś swoje plany, widzę jakąś drogę, mając Bożą obietnicę, zostać zapomniany na 2 lata. Ileż emocji może być negatywnych, jak może się, nie wiem, zapiec swojej goryczy, w jakimś takim złośliwości. To zgorzknienie może być tak silne, że można z niego nie wyjść po prostu. Więc w związku z tym, że koniec spoilerowania książki i całej historii. W związku z tym, że jest tutaj dużo emocji, więc zadania, które są w każdym cyklu. Tutaj w ogóle wydawnictwo sugerowało zadania, to tak nieładnie brzmi, może zmieńmy. I chcieli tam, przysłali mi wersję poprawioną, że były postanowienia. Pomyliłem się trochę, nie, to są zadania, to są pewne wyzwania. I zaproponowałem, że skoro one są nieraz trudne, wymagają pewnej odwagi, więc zasugerowałem, zostańmy przy sobie zadania, dojmy dla odważnych. I nawet wydawnictwo się zgodziło. Zadania dla odważnych brzmi nieźle, no i tak. Żydowskim targiem, tak to zostało nazwane, ale myślę, że akurat w sytuacji tej książki i tej historii i tych emocji, które w niej są, to rzeczywiście jest dla odważnych. Ale mam nadzieję, że odważnych tutaj nie brakuje. Niektórzy kiwają głowami.